Witam, z tej strony Rafhard. Kolejna wyprzedaż garażowa, likwidacja kolekcji albo po prostu to, czego raczej już nie zrobię. I teraz kolejna uwaga, bo tutaj już były głosy, kolega zgłosił, że nie widział, że nie ma oszklenia w karasiu. Słuchajcie, oglądajcie uważnie. Ja sprzedaję to, co jest na zdjęciach, to, co jest na filmie. Ja wszystko dokładnie pokazuję. Ja nie mam na co dzień styczności z tymi modelami, nie przeglądam ich na co dzień. Często jest tak, że te modele leżą u mnie po kilka lat. Często było tak, że ja te modele dostałem od kogoś, wymieniłem się z kimś. Serio, nie sprawdzałem stanu i stąd te tutaj trzy modele, które wchodzą w skład tej licytacji, tej wyprzedaży. Oglądajcie uważnie, żebyście nie zrobili gafy, że liczycie na coś, co będzie, a tego nie będzie. Więc jeszcze raz, proszę Was, żebyście dokładnie oglądali to, w czym udział bierzecie. Tak jak powiedziałem, te trzy pudełka, w których jest nieznana zawartość, która będzie pokazana na filmie, kosztują 20 zł. Od tego, że tak powiem, od tej sumy 20 zł zaczynamy licytację, a to kosztowało 36 zł. Od 20 zł zaczynamy licytację. To w ogóle jest Limited Edition. Tutaj mogę Wam troszeczkę zdradzić, ale zobaczycie zawartość. Prawda jest taka, że tak jak powiedziałem, ja tych modeli już raczej w życiu nie zrobię. I tak jak jeszcze raz powtórzę, patrzcie, co licytujecie, bo jeżeli ja nie daję gwarancji, że to są pełnowartościowe modele, bo ten na pewno nie, tutaj nie wiem, a ten był po prostu kupiony wiele lat temu i też nie wiem, co jest w środku. No. Także zaczynamy oglądanie. Zaczniemy może od Spitfire'a, skala 1:48. I teraz tak. Tutaj mamy jeszcze jakieś malowanie, jakaś karteczka jest. Jest jakaś karteczka. Spoko. Nic w środku więcej nie ma. Jedziemy po kolei. Mamy jedną kartkę tutaj z malowaniem. To jest chyba jedno malowanie, tak mi się wydaje. Albo dwa. Są dwa malowania. Oszklenie. Tutaj oszklenie jest zapakowane, nieotwierane. Instrukcja montażu. Tutaj macie A, B, C, D, E, F. To są ramki. Sprawdzimy zawartość ramek, ja je otworzę, wyciągnę. Plus kalkomania wygląda w ten sposób. Tutaj widzicie, jest już było wyciągane, także tak jak powiedziałem, kupujecie to, co jest widoczne na filmie. Jedna ramka, druga ramka, jeszcze może zrobię tak, żeby było dokładnie widać. Zawsze możecie sobie zrobić stop klatkę i przejrzeć elementy. Trzecia ramka. Czwarta ramka i piąta ramka. Zawsze możecie zrobić sobie stop klatkę. Film jest w 4K, nic się nie ukryje. I tak wygląda. Tak wygląda zawartość. I pakujemy to z powrotem, tak jak było oryginalnie zapakowane. Ciekawe malowanie Nowa Zelandia, z tego co tutaj, co jeśli mi pamięć nie myli, oznakowanie. Więc mamy jeden model w skali do 48. PZP11C Arma Hobby. I tak jak powiedziałem, cała zawartość jest pokazywana. To co jest w środku,
to licytujecie. Plus blaszka. Więc to jest ja może tą blaszkę wrzucę tutaj. I z powrotem wrzucam całość do pudełka. Widzieliście? Poczekaj moment, jeszcze o kurczę, zsypało się. Jeszcze raz, słuchajcie. Więc chyba powinno być wszystko. Więc mamy jeden model w skali 1 do 48, jeden model w skali 1 do 72. I teraz perełka. Generalnie nie miałem tego sprzedawać, ale stwierdziłem, że jakoś tak. Już za stary jestem, zbyt małe to wszystko jest. Czemu on jest wyjątkowy? Ponieważ ma już tu przyklejone uchwyty błotników, które zostały wycięte na ploterze. Ba-bam! Ta-dam! Mam nadzieję, że on się zawinę to w chusteczkę, żeby w czasie transportu się nie rozwaliło. Jakaś lina holownicza jest do tego. Ciekawe, jaki jest koszt takiej liny? Mamy tutaj też działo. No, słuchajcie, jak patrzę na to i coraz bardziej nie chcę tego sprzedawać. Serio. Serio. Bo tutaj mamy już parę ruchów. O, zobaczcie na to. Zobaczcie na to, co tutaj jest. To na pewno nie jest element tego. To nie jest na pewno, to też chyba nie jest element tego zestawu. Co tutaj się odwaliło, to nie mam pojęcia. Tu mamy gąsienice. Nie wiem, czy kompletne, nie wiem, czy wszystkie. Tutaj mamy... No to jest taki fajny zestaw jest, widzę, bo tutaj mamy paka 40. Tutaj mamy kolejną ramkę i też sobie zróbcie, nie wiem, pauzę. Sprawdźcie, zobaczcie, bo tutaj już widzę, że czegoś brakuje. Nie wiem, czy on jest kompletny, czy nie jest kompletny. Czy tu jest wszystko? Tu jest wanna z ekranami, czyli dodatkowe wyposażenie. Mamy dodatkową wieżę. Nie, to jest taki zestaw lux. Tutaj mamy też jakąś dodatkową, nie wiem, czy dodatkową ramkę, czy nie. Ale to, tak jak powiedziałem, to wszystko znajduje się w tym zestawie. Tutaj mamy oznaczenia, już takie pożółkłe i stare. Dobra, i teraz wyciągnę tą, jeszcze Wam ramkę pokażę. Jest też jakaś ramka C, pocięta. Tu w ogóle jest chyba wydruk z mojej hobby. Tak, dokładnie, tak wygląda instrukcja. Jedna i instrukcja druga. Chyba tutaj przerabiałem wersję, tak mi się wydaje. Chciałem przerobić na coś innego. Tu macie ramki pokazane. Tu macie generalnie cały montaż. Nie no, kosmicznie on wygląda. Z tymi gąsienicami naprawdę fajny czołg. I teraz uwaga. Żeby tutaj nie było niedomówień, nieścisłości. Możecie sobie zrobić pauzę, przejrzeć, zobaczyć. Tak jak powiedziałem, chcę się pozbyć rzeczy, których wiem, że i tak nie zrobię. To na pewno nie jest element zestawu. Wiem, że tych rzeczy na pewno nie zrobię. Wiem, że te rzeczy... Zastanawiacie się, skąd brałem wzór, nie? Słuchajcie, wiem, że na pewno tego nie zrobię.
Niech to idzie do kogoś, kto się tym zajmie i zrobi z tego model. On jest niepomalowany, jest częściowo sklejony. Ja już powiedziałem, że to zabezpieczam przy pomocy chusteczek. Chusteczki. Zabezpieczam to, żeby się nie porysowało, nie rozwaliło. Tak, jedna. Druga. Mamy tutaj to zabezpieczone. Elementy tutaj wkładamy. Tak. 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 To może też jakoś jeszcze tutaj to też zabezpiecza. Też z tym się raczej nic nie stanie, ale dmuchając na zimne. Czyli mamy taki piękny, cudowny zestaw. W 7.2, jeżeli ktoś jeszcze, że tak powiem, robi 7.2, to myślę, że spodoba mu się taki zestaw, więc szuka nowego właściciela. Przypominam, licytacja od 20 zł, czas zakończenia licytacji jest nieznany. Jeżeli się zakończy, to ja piszę koniec przy filmie i tyle. Więc tak, mamy KW1 z PST w takim stanie, jak widzieliście. Macie pancer jedynkę BZL P11C w takim stanie, jak widzieliście. I macie Spitfire'a w takim stanie, jak widzieliście. To jest zestaw trzech modeli, który wędruje tutaj do tej skrzyneczki, do tego kartoniku. Zostaje zamknięty. Tutaj jeszcze coś, może wrzucę jakieś wypełnienie. Nie widać, ale zaraz moment. Ok, wrzucam wypełnienie jakieś, bo tutaj to było w paczce. W paczce z czymś. Żeby to było... Nawet nie wiem, co to jest to wypełnienie, bo to miałem w paczce z nożyczkami, więc... Czach. Wypełnienie się trochę. Zamykamy. Wypełnienie. Ono, znaczy słychać tam te części, które latają, ale to już będzie słychać po prostu. Więc tak jak powiedziałem, czas od publikacji filmu, zaczynamy licytację, trzy modele, koniec, nie wiadomo kiedy, powiem stop, to jest wielka niewiadoma. Licytujecie to, co widzieliście na filmie. Wysyłam tylko na terenie Polski. Jeżeli macie problem na przykład z odebraniem i tak dalej, to dajcie mi znać, a zależy Wam na modelach. To tam 2-3 dni mogę poczekać. Co jeszcze? No w zasadzie tyle. Miłej licytacji, do zobaczenia w następnym filmie.